Dzień dobry, cześć kochani, witam was serdecznie dzisiaj w scenerii leśnej. A dlaczego akurat jesteśmy w takich okolicznościach przyrody, to się za chwilę dowiecie, kiedy wam przedstawię naszego dzisiejszego gościa. Ale najpierw porozmawiajmy chwilę o naszych ulubionych postaciach bajkowych. Każde dziecko, a może i nawet dorosły, ma swoje ulubione postacie bajkowe. Ja dawniej bardzo lubiłam gumisie, smerfy. Boimy się! Boimy się! Czego? Wilka złego! Boimy się! Wilka złego! No właśnie. Czy każdy wilk musi być zły? Dzisiaj naszym gościem jest wilk, który jest bardzo miły. Dzień dobry, wilku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś z ludzi chce ze mną porozmawiać i wcale się mnie nie boi. A spotkałeś kiedyś kogoś, kto się ciebie bał? Nieraz tak było, że wołali za mną: ojej, wilk, uciekajmy, na pewno jest zły, na pewno nas zje, ratunku. No i jak się wtedy czułeś? Na początku nawet mnie to czasem bawiło, że niby jestem taki straszny, ale potem jak zobaczyłem, że nikogo przy mnie nie ma, to zrobiło mi się smutno. No przecież nikt nie lubi być sam. No ale z tego co wiem, ty masz przyjaciół i to całkiem sporo. Tak, całkiem sporo. Wystarczy, że znalazła się jedna osoba, która się mnie nie bała. To potem już zacząłem mieć coraz więcej znajomych i przyjaciół. Kiedy byłem w baśniowym lesie, możecie o tym przeczytać w jednej z książeczek o mnie, a jest ich całkiem sporo. Właśnie, kiedy byłem w baśniowym lesie, spotkałem tam bardzo dużo znajomych z innych bajek. I od tego czasu stali się moimi przyjaciółmi. Co lubisz robić najbardziej? Najbardziej to chyba lubię podróżować. Byłem już nawet w kosmosie. Zabrały mnie tam wolki, które potrzebowały mojej pomocy. Z tego co wiem, to ty chyba lubisz pomagać innym. Pewnie. Kiedyś na przykład pomagałem pannie Yeti znaleźć tatę. A wiadomo, że Yeti no to trzeba szukać w górach. Zresztą ja bardzo kocham góry. To może posłuchamy teraz tej historii? No dobrze, to ja ją przeczytam. O wilku, który kochał góry. Był sobie wilk, który kochał góry. Wycieczki, wspinaczki, zjazdy po stoku. Nazywał się Wilk. Pewnego razu do jego drzwi zapukała panna Yeti. Tatuś Yeti nie odpowiada na moje listy, zaszlochała. Z tym gipsem nie mogę podróżować, ale może ty pojechałbyś w Himalaje odszukać mojego tatę. Zrobione, zameldował wilk. Jak rozpoznam twojego tatę? Jest jedyny w swoim rodzaju. Gdziekolwiek się pojawi, sieje zniszczenie. W piękny, słoneczny poranek wilk rozpoczął wspinaczkę na Mount Everest, najwyższą górę w Himalajach. Powoli znikały kwiaty, drzewa i wszelka roślinność. Ich miejsce zajął śnieg. W pewnym momencie wilk dostrzegł ślady olbrzymich stóp, które prowadziły na lodowiec. To Yeti musiał tędy przechodzić, ucieszył się. Na szczycie góry ślad się urwał i
Brrr, ale tu zimno. Zaraz zamieni się w sopel lodu. Szczękał zębami wilk. Na szczęście właśnie przechodziła tamtędy watacha wilków. Wraz z nimi wilk znalazł się w przytulnej, zacisznej grocie. Co robisz w górach tak cienko ubrany, tak nędznie obrośnięty futrem? Zapytał przywódca wilków. Szukam Yeti. Nie wiecie może, gdzie mógłbym go znaleźć? Co? Człowieka śniegu? Ależ przed nim trzeba uciekać, a nie go szukać! Zawołał wstrząśnięty jak. Według najnowszych wiadomości, wtrącił stary orzeł, widziano go na górze Fuji w Japonii. Wilk był zachwycony, że zdobędzie górę Fuji, święte miejsce Japończyków. Wydawała się łatwym celem wspinaczki. Niestety, im wyżej się wspinał, tym ścieżka stawała się bardziej stroma. Na szczyt dotarł po wielu godzinach, zmęczony i głodny. Yeti, Yeti, gdzie jesteś? Zawołał z nadzieją. Wielki kudłacz właśnie dał nogę, wyjaśnił artysta malarz znad sztaluk. Powiedział tylko. Lecę do Australii. I dobrze, wszystko tutaj wywrócił do góry nogami. Która góra w Australii jest najbardziej znana? Zastanawiał się wilk. Już wiem, to Uluru. Natychmiast wyruszył w drogę, a gdy znalazł się u stóp samotnej czerwonej skały wyrastającej pośrodku pustyni, za nie mówił z zachwytu. Nie, nie, nie wchodź tam, cudzoziemcze! Przestrzegły go walabie. Na górę Uluru zstąpił z nieba wielki, brodaty duch. Zaraz zatańczymy na jego cześć. Ależ to Yeti! Wyjaśnił im wilk. Pozwólcie mi przejść. Muszę koniecznie z nim porozmawiać. Co takiego? Zamierzasz przeszkadzać wielkiemu duchowi? Ani się waż. Rozgniecie cię jak robaka. W południe zaczęło padać i ze stoków Uluru popłynęły kaskady wody. To było zadziwiające. Wielki duch sprowadził deszcz! Ucieszyły się walabie. Chodźmy, będziemy zjeżdżać po zboczu w strumieniach wody. W czasie zabawy wilk podniósł pysk do nieba i zawył. Yeti! Yeti! Gdzie jesteś? Pędzę do Afryki, żeby zobaczyć śniegi Kilimandżaro, odpowiedziało mu dalekie echo. W Tanzanii na widok majestatycznego Kilimandżaro zwieńczonego koroną śniegu wilk stanął jak wryty. Dumbo, nieznajomy, powitał go pawian. Jeśli chcesz, zaprowadzę cię na szczyt naszej wspaniałej góry, która jest dachem Afryki. Wilk i pawian przemierzyli sawannę, potem las tropikalny, potem morze chmur, aż w końcu dotarli do miejsca, gdzie krajobraz stał się wręcz księżycowy. Jesteśmy już prawie u celu, przewodnik dodawał wilkowi otuchy. Wtem ziemia zadrżała. To budzi się drzemiący w górze wulkan! Jęknął przerażony pawian. Jak to możliwe? Od milionów lat pozostawał w uśpieniu. Wydaje mi się, że to coś całkiem innego, stwierdził wilk. Patrząc na oddalającą się po lodowcu potężną sylwetkę, zawołał. Yeti! Yeti! To ty! A kuku! Tu jestem, a i tak mnie nie dogonisz.
Spotykamy się na Machu Picchu. W Peru wilk od razu pojechał do starożytnego miasta Inków Machu Picchu. Właśnie podziwiał ruiny, gdy lama szepnęła mu do ucha. Hej ty, lepiej uważaj. Po okolicy kręci się jakiś włochaty osiłek. Krążą plotki, że w ciągu 48 godzin porwał aż 2 osoby. A nie wiesz przypadkiem, gdzie teraz jest ten potwór? Zapytał wilk. Na szczycie góry. Ale nie licz, że pójdę tam z tobą, zastrzegła lama. Głośno złorzecząc, wilk pokonywał tysiące schodów prowadzących na szczyt. Naprawdę miał już tego dosyć. Ale przecież obiecał Titi, że odnajdzie jej tatę. Yeti! Yeti! Słyszysz mnie? Krzyczał wilk na szczycie góry. Lecz za całą odpowiedź musiały mu wystarczyć narysowana na ziemi strzałka i napis Denali, Alaska. Ten Yeti kpi sobie ze mnie, zdenerwował się wilk. Nie odpuszczę, nie odpuszczę. Na Alasce wilk założył rakiety śnieżne i ruszył na podbój Denali, najstraszliwszej góry Ameryki Północnej. Teraz cię mam, powtarzał sobie na widok śladów prowadzących w głąb lasu. Wilk wspinał się i wspinał. Zerwał się gwałtowny wiatr. Sypnęło gęstym, mokrym śniegiem. Wilk stracił orientację. Wtem pochyliła się nad nim jakaś olbrzymia postać. Yeti, to ty? Wyszeptał wilk zmartwiałymi ustami, trzęsąc się jak galareta. Ale to nie był Yeti, tylko niedźwiedź grizzly. Widząc zabłąkanego wilka, zaprosił go do siebie. Gdy wilk się nieco rozgrzał, wyjaśnił swojemu gospodarzowi. Podążam śladami Yeti. Czy mógłbyś mnie do niego zaprowadzić? Wielka stopa? Jeszcze wczoraj rozegraliśmy partyjkę szachów. Pozwoliłem mu wygrać, bo lepiej go nie denerwować. Wyjechał do Francji z zamiarem zdobycia Mont Blanc. Tak oto wilk znalazł się w Alpach u stóp Mont Blanc. Było tak pięknie, że nie mógł się oprzeć i poszusował na nartach. Fru! Pewny siebie wyjechał na nartostradę. Nagle zgubił jedną nartę, potem drugą, a potem potoczył się po zboczu jak śnieżna kula. Wylądował z pyskiem w zaspie. Niezły koniec! Usłyszał tuż nad sobą gruby głos i zobaczył dwie wielkie stopy. Silna, włochata łapa chwyciła wilka za ogon i postawiła do pionu. Przerażony wilk podniósł wzrok. Na kłopoty Yeti! Zażartował śmieszny stwór, otrzepując wilka ze śniegu i pomagając mu ustać na nogach. To ty jesteś Yeti? Zdumiał się wilk. Ten straszliwy człowiek śniegu? Tatuś panny Yeti? Tak się cieszę, że cię w końcu spotkałem. Rozbawiony Yeti słuchał opowieści wilka o jego górskich przygodach. Więc to ty mnie ścigałeś. Powiedz, nie bałeś się mnie? Naprawdę? Wiedziałem, że tatko Titi nie może być zły, powiedział wilk, szeroko się uśmiechając. Yeti wziął wilka na barana i w dwóch podskokach znaleźli się na szczycie Mont Blanc. W drodze powrotnej urządzili sobie Yeti zjazd. Mknęli tak szybko, tak odlotowo, że raz, dwa wylądowali pod drzwiami panny Yeti.
Tatuś Yeti! Krzyczała uradowana. Gdzie się podziewałeś? Zdobywałem najpiękniejsze góry świata, moja kochana, odparł tatuś Yeti. I jak było? Męcząco, wtrącił się wilk, padając jak długi na kanapę. Chyba byłeś bardzo zmęczony po tej wyprawie. Bardzo, ale jak widziałem radość Titi, czyli panny Yeti, że odnalazł się jej tato, to wiedziałem, że poszedłbym jeszcze raz na taką wyprawę, albo nawet na jeszcze dłuższą, na koniec świata. Bardzo ci dziękuję, wilku, za to spotkanie. Jest o tobie wiele książeczek. Dzieci pewnie z przyjemnością będą chciały je poczytać. Bardzo mi miło. Może to nasze spotkanie też kiedyś znajdzie się w jakiejś książce? Kto wie? Mam taką nadzieję. A ty pewnie wyruszasz teraz na kolejne spotkanie albo na wyprawę. Tak, to prawda, ale jeszcze nie mogę o tym opowiadać, bo to tajemnica. A wilku, powiedz mi jeszcze tak na koniec, czy nadal lubisz góry? Bo jedna z tych książeczek, a konkretnie ta, którą dzisiaj przeczytaliśmy, nosi tytuł O wilku, który kochał góry. Zawsze będę kochał góry i wszelkie wyprawy, bo jestem wilkiem, który był nawet w kosmosie, ale o tym już chyba mówiłem. Ale czasem lubię się przechwalać. Zresztą o tym też jest jedna z książeczek. Widzicie, kochani, wilk wcale nie musi być straszny i zły. Zresztą pamiętajcie, że jeśli nawet w bajkach pojawia się jakaś straszna postać, to są tylko i wyłącznie bajki. Taka postać jest wymyślona i istnieje tylko w książeczce albo w telewizji. Nie istnieje naprawdę. Pamiętajcie o tym. Zatem mam nadzieję, że nie będziecie się bać nigdy żadnych postaci bajkowych. Pamiętajcie też, tak jak nasz dzisiejszy gość, wilk, o swoich przyjaciołach. Prawda, że bardzo się dla nich poświęcał, na przykład dla panny Titi, jak musiał się wymęczyć, żeby znaleźć jej tatę. Skoro wilk nadal kocha góry i kocha piesze wędrówki, to myślę, że nie będzie to żadną niespodzianką, że będziemy go niedługo już mogli spotkać, na przykład w naszym Beskidzie Sądeckim. Wilku, serdecznie cię zapraszamy w nasze góry. Bardzo się cieszę. Na pewno tutaj przyjdę i będę bardzo dużo wędrował. Trzymajcie się, pa!